taśma, różnego typu figle może płatać i już zawodnicy przyczajeni na swoich motocyklach. Pieszczek czerwony, Jamrów niebieski, Gomulski żółty, Trofimow biały. Rozpoczyna się rywalizacja w meczu Wybrzeża Gdańsk z Rowem Rybnik. No i bardzo dobrze Kacper Gomulski rozpoczął, ale atakuje Krystian Pieszczek. W zeszłym roku razem jeździli na chwałę zespołu z Gdańska. Niesamowita walka przy wyjściu z pierwszego wirażu. Wiktor Trofimow w tej chwili wychodzi na prowadzenie. Upadł tam na tor Kacper Gomulski. Wyścig zostaje przerwany. Dokładnie, tutaj zabrakło miejsca przy bandzie dla Kacpra Gomulskiego. Bardzo nieprzyjemny upadek, na szczęście nikogo nie było za nim i szczęśliwe, wydaje mi się, skończyło się na jakichś, powiedzmy, potłuczeniach ewentualnie. Tak, wiemy o śmierci jego taty Jacka. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb w spotkaniu z zespołem Wilków Krosno. Kacper spisał się znakomicie, tam też miał upadek, ale powtórka nastąpiła w czteroosobowym składzie. Popatrzmy na to, jak to wyglądało. Kacper Gomulski, przypominamy, kask żółty, walczy tu z Pieszczkiem bardzo ciasno i tu już zaczął mieć problemy, już nie mógł utrzymać się ostatecznie na motocyklu. Gdzieś tam wyglądało na to, że przez moment minimalnie zahaczył o bandę. No z tej kamery w pierwszym tutaj jakby pokazaniu tego wyjścia, no odprostowanie motocykla na moment i to spowodowało, że musiał uderzyć bandę. Następnie, no jak już widać, ten upadek, no konsekwencja jakby tego uderzenia. Tak, jeszcze pojawił się przed nim Krystian Pieszczek i w związku z tym to spowodowało dodatkowe problemy, dodatkową turbulencję i w tej sytuacji tak niefartownie w tym pierwszym biegu były zawodnik Wybrzeża Gdańsk, no i w związku z tym nie będziemy go oglądali w powtórce tego biegu. No z pewnością nie tak sobie wymarzył ten pierwszy wyścig. Zabrakło troszeczkę do założenia Krystiana Pieszczka. No i w konsekwencji wywiezienie Krystiana Gomulskiego na zewnętrzną. No ale też stracił pozycję Krystian, także też tutaj spore przemyślenia dla niego, jak rozegrać ten bieg, bo z pewnością Trofimow nie będzie należał do chłopców do bicia. Tak, Trofimow tutaj usadowił się na pierwszym miejscu i wyglądało na to, że ma szansę pojechać po 3 punkty. Kacper Gomulski, przypominamy, w tym meczu inauguracyjnym, w meczu ze Stalą Rzeszów zdobył pierwszy komplet od 2000.